148 utonięć w całej Polsce od 1 kwietnia. W samym województwie śląskim tylko w tym roku utonęło 10 osób, a 6 od początku wakacji. Dwie ofiary śmiertelne w regionie to bilans tylko minionego weekendu. Ratownicy przyznają, że w szczycie sezonu, gdy pogoda dopisuje, to przynajmniej kilka interwencji każdego dnia. Fatima Orlińska. Tylko od 1 kwietnia w Polsce tonie średnio 49 osób miesięcznie. Zdecydowana większość ofiar to mężczyźni po 50 roku życia, a do największej liczby wypadków w wodzie wciąż dochodzi na skutek wcześniejszego spożywania alkoholu. Nad zalewem na Kłochechło w miejscu niedozwolonym 41-letni mieszkaniec Świerklańca zniknął pod wodą wraz ze swoim 6-letnim synem. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, obu udało się uratować. Właściwie plażowicze udzielili pierwszej pomocy, ściągnął pan dziecko do brzegu, później tego mężczyznę ściągnięto do brzegu. Dopłynęły jednostki naszej ratownicze, wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Udzieliliśmy pierwszej pomocy, z tego co wiem, bo akurat nie brałem udziału przy interwencji, ratownicy od nas tam byli. Dziecko zabrała karetka pogotowia, natomiast pana zabrał śmigłowiec LPR-u. Te wszystkie plaże, które są niestrzeżone, są opisane tabliczkami, także ludzie wiedzą, że to jest na własną odpowiedzialność. Jak jeszcze w weekend informowała policja, 41-latek ze Świerklańca zaczął się topić po tym, jak pływał w niestrzeżonym miejscu z synem na plecach. Mniej szczęścia miał 57-latek z Katowic, którego dryfujące na wodzie ciało odkryła w niedzielę przypadkowo przechodząca kobieta. Staw Hubertus II w Katowicach to teren, gdzie nie ma miejsc wyznaczonych do kąpieli ani nadzoru ratowników wodnych. Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna już w sobotę wyszedł z domu popływać. Jego partnerka jednak nie wzywała policji, kiedy mężczyzna nie wrócił do domu na noc, bo często mu się to zdarzało. I w niedzielę koło godziny 18 dostaliśmy informację właśnie od jednej z mieszkanek naszego miasta, że spacerując niedaleko stawu zauważyła unoszące się ciało na wodzie. Niestety pomimo natychmiastowego przyjazdu służb na miejsce pomoc przybyła za późno. Które wykażą, czy to utonięcie było bezpośrednią przyczyną śmierci. Podobnie jak w przypadku utonięcia młodego chłopaka w Raciborzu w miniony weekend. Nad zbiornikiem wodnym Dolnym życie stracił 21-latek, który według relacji służb miał przybywać tam z ojcem. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 21-latek wraz z ojcem łowili ryby na zbiorniku Dolnym. Młody mężczyzna miał wejść do wody, aby się schłodzić, a chwilę później zaczął się topić i zniknął pod wodą. Na miejsce zadysponowano także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Mężczyzna został odnaleziony i wyciągnięty z wody około godziny 21:30. Niestety nie udało się uratować życia 21-latka. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Jak jednak podkreślają ratownicy, wielu tych sytuacji można by uniknąć. Wystarczy odrobina zdrowego rozsądku i dystansu do własnych możliwości. Woda może pokonać nawet najlepszego pływaka. Pływanie w miejscach nadzorowanych przez WOPR, nie wskakiwanie do wody z łódek czy rowerków i nie wchodzenie do niej po spożyciu alkoholu to podstawy, które często wybrzmiewają, a nadal są lekceważone.